Słowo na temat października. Wielu rzekomych widzących na całym świecie twierdziło, że otrzymali przesłania z nieba, które mówiły, że październik ten przyniesie znaczące uciski i lub inne znaki. Jak ostrzegaliśmy w naszej transmisji internetowej, konwergencja październikowa, do takich przewidywań należy podchodzić z dużą ostrożnością, ponieważ wydaje się, że konkretne ramy czasowe rzadko się realizują, że będzie, nie wydaje się, że tak będzie. Od połowy października w transmisji internetowej ostrzeżenie październikowe szczegółowo omówiliśmy niektóre istotne wydarzenia, które miały już miejsce w tym miesiącu, w tym kontrowersyjne uwagi Franciszka na temat błogosławieństwa związków osób tej samej płci i oczywiście początek wojny w Izraelu. W konwergencji październikowej przedstawiliśmy Walentynę Papaina z Australii, której Matka Boża rzekomo powiedziała, że w październiku tego roku zostanie dany znak, który będzie widoczny na całym świecie. Czy wojna izraelska jest tym znakiem? Ksiądz Oliveira, powiedziano mi w czerwcu tego roku, ten okres nie nadejdzie z hukiem, ale będzie stopniowy i będzie powoli rozprzestrzeniał się po całym świecie. Wojna, która się rozpoczęła, będzie się nasilać. Ponownie pytamy, czy być może eskalacja w Izraelu, która zaczyna wciągać te same narody, co wojna między Rosją a Ukrainą, jest tym, o czym mówi Matka Boża. Pod koniec września Matka Boża rzekomo powiedziała Giseli Cardia, od października wydarzenia będą coraz bardziej gwałtowne i będą postępować szybko. Mocny znak zszokuje świat, ale trzeba się modlić. Powtórzę, kto może definitywnie powiedzieć, do czego to się odnosi. Jednak masakry i zamachy bombowe w Gazie i wokół niej naprawdę zszokowały świat. Kiedy Jezus rzekomo powiedział Amerykaninowi Sandrymu Abrahams, że w październiku tego roku ogień spadnie z nieba, że tak będzie, poważne problemy w Watykanie, czy jest to nawiązanie do spadków rakiet na Izrael oraz nawiązanie do obecnego synodu i uwag papieskich. We wszystkich powyższych przypadkach cały świat był świadkiem tych wydarzeń dzięki technologii, nawet jeśli miały one miejsce regionalne. Wskazaliśmy także w konwergencji październikowej, że ksiądz Oliveira mówi, że Matka Boża obiecała 13 października dać znak, o który prosił. Dlatego pokazałem Ci tę datę zarówno na naszej stronie internetowej, jak i w tej transmisji internetowej. Powiedziane jest, może to być znak osobisty, niekoniecznie publiczna manifestacja i że tę datę należy traktować z przymrużeniem oka. Rzeczywiście, nasz tłumacz twierdzi, że słowo ty jest liczbą pojedynczą w języku oryginalnym. Mimo to niektórzy oczekiwali znaku 13 i rzeczywiście niektórzy pisali do nas, twierdząc, że tego dnia widzieli cud słońca, a nawet Matkę Bożą. Ale jeśli to prawda, są to osobiste łaski, których wahalibyśmy się przypisywać spełnieniu powyższych słów w kategoriach publicznej manifestacji. Spójrzmy na wszystko z innej perspektywy, jak wielokrotnie podkreślali tutaj Daniel O'Connor, Mark Mallet, Christine Watkins. Countdown to the Kingdom, odliczanie do Królestwa, najważniejszą rzeczą jest pozostawanie w stanie łaski, słuchanie wskazówek i napomnień naszej Matki, które są jedynie echem duchowości katolickiej, zawartej w nauczaniu magisterium i bycia odważnymi świadkami, którzy są światłem dla świata. Jak powiedział Daniel na swoim niedawnym blogu, wiem, że niektórzy bardzo martwią się o przyszły miesiąc. Bądźmy naprawdę przygotowani duchowo na wypadek, gdyby październik rzeczywiście okazał się głównym punktem zwrotnym w oczyszczeniu. Żałuj za swe grzechy, idź do spowiedzi, dąż do życia w woli Bożej, jak nigdy wcześniej. Módlcie się, módlcie się, módlcie się. Ale też nie zakładajmy niczego, z pewnością tego nie robię. Gdyby niebo naprawdę chciało, aby wszyscy pobożni
odwołali wszystkie swoje plany na dany miesiąc, nie byłoby problemu z nad wyraz jasnym przedstawieniem tego wezwania. O ile wiem, tak się nie stało. Nawet najnowsze orędzia z Medjugorja nic na to nie wskazywały. 27 września 2023 roku. W związku z tym dodajmy ostatnie zastrzeżenie kilku widzących na całym świecie, ale przede wszystkim widzący z Medjugorje twierdzili, że otrzymali sekrety, które rzeczywiście zostaną ujawnione w określonym dniu, biorąc pod uwagę, że komisja Ruiniego powołana przez Benedykta XVI stwierdziła, że początkowe objawienia w Medjugorju rzeczywiście miały pochodzenie nadprzyrodzone, chociaż Watykan nie podjął żadnych ostatecznych wniosków, z pewnością poważnie potraktujemy wszelkie oświadczenia tych widzących. Ale co to znaczy? To samo mówimy od chwili uruchomienia tej witryny. Pozostańcie w stanie łaski, pokoju, wiary i radości, stając się wojownikami prawdy i orędownikami dla zagubionych. Bóg sprawuje kontrolę i tylko On zna czas wydarzeń. Nie od nas zależy, czy to zrozumiemy, ale czy wiernie będziemy to przeżywać. W tym miejscu należy mieć na uwadze, że proroctwo w sensie biblijnym nie oznacza przepowiadania przyszłości, ale wyjaśnienia woli Boga na teraźniejszość, a tym samym wskazywania właściwej drogi na przyszłość. Kardynał Ratzinger. Przesłanie fatimskie. Komentarz teologiczny.